Ja generalnie nie lubię opowiadać o rzeczach, które są takimi małymi usprawnieniami w życiu. To dopóki jakoś tak się nie utwierdzę w przekonaniu, że to ma sens. Chodzi mi o to, żebyście wiedzieli, że jeśli mówię o czymś fajnym, co bym polecał, to nie jest powiedziane na drugi dzień po tym, jak to wymyśliłem, tylko zazwyczaj testuję sobie takie rzeczy przez parę tygodni. Bardzo fajną rzecz ostatnio zrobiłem parę tygodni temu, która bardzo zmieniła dużo w mojej produktywności, w moim stanie psychicznym, poprawiła mi humor, spowodowała, że produktywniej spędzam czas. Bardzo prosta rzecz. Wywaliłem messengera facebookowego, Facebooka i maila z telefonu. Jakoś mniej więcej od miesiąca jestem dostępny na Facebooku, na czacie dla tych wszystkich kilkudziesięciu osób, które czegoś ode mnie chcą zazwyczaj. Tylko raz, dwa razy dziennie. I co to zmienia? Absolutnie nic. Nikt nie zwrócił na to uwagi chyba. Dużo czasu zajęło mi dojrzenie do tego, żeby sobie powywalać te komunikatory z telefonu. Zrobiłem także na innym komunikatorze, którego nikt w Polsce nie używa. Tu mam parę takich bliskich, najbardziej zaufanych osób, które pozwalają, żeby wszystko się toczyło. A z całą resztą świata widzę się tylko raz, dwa razy dziennie. Są batoniki z tych, z robaków. Mhm. Nie przeszkadza. Dobra. Myślę, że to jest jedna z głównych tajemnic, które stoją za tym, że jak wielu z was ostatnio zaczęło zauważać, wydaje się bardziej pozytywne i w dobrym humorze cały czas. Bo to jest tak, że idę sobie przez ulicę i jest fajnie, nie? A w każdym momencie mogę dostać powiadomienie na zasadzie: ej, bo tutaj w ogóle klient zrobił to i to i coś tam się posypało i coś tam ten. I nagle ten fajny spacer po słonecznej ulicy nagle przestaje być fajny, bo myślę o czymś innym. Polecam odcinek o medytacji. W ogóle to przez ostatnie miesiące zaniedbaliśmy trochę wątek unboxingów. Pamiętajcie, że jak chcecie nam coś wysłać, to adres naszej skrytki pocztowej widzicie tutaj, albo też znajdziecie go w opisie każdego filmu, więc jeśli macie coś, co chcielibyście, żebyśmy otworzyli na filmie z Kasią, to zapraszam. Te babki tutaj na poczcie zawsze się dziwią, przychodzę. Ile kosztuje pocztówka do Polski? Tyle a tyle. Proszę 150 znaczków. Jak myślę o takich zmianach, jak właśnie trochę uniezależnienie się od telefonu, to jest aż mi tak głupie, bo to są takie suchary motywacyjne, nie? Tymczasem to serio działa, tylko trzeba się za to zabrać metodycznie. Bo nie da się powstrzymać tych nawyków, jakby sprawdzania maila i tak dalej. No chyba się nie da. Trzeba po prostu postawić sobie jakąś granicę. Nie da się postanowić sobie, będę się ograniczał, bo to jest jak... Wszedłem do sklepu, żeby kupić prezenty patronite'owe, bo co miesiąc wybieramy jedną osobę, która dostanie paczkę z Japonii. Znalazłem rewelacyjną rzecz. Szczoteczka do zębów z gudetamą. Parę osób dostanie takie. Mój Boże, skarpetki z gudetamą w awokado. Chyba trochę przesadziłem. Tu jeszcze nakupowany pocztówek, a jeszcze wezmę takie kirbiki na dwóch osób. Te paczki dla patronów to jest moja ulubiona szansa, żeby pokupować takich rzeczy, których normalnie nie kupuję, bo to są takie fajne prezenty, różne pamiątki z Japonii. Zobaczcie, na przykład znalazłem taką kolekcję bryloczków z sushi. Znaczy to jest akurat magnes na lodówkę, ale są podobne bryloczki. Jest na przykład taki japoński naleśnik z harajuku w formie bryloczka. Powinienem otworzyć taki biznes, taki comiesięczna paczka niespodzianek z Japonii na abonament. To nawet byłby dobry pomysł, ale strasznie drogie są. Znaczy droga jest wysyłka, nie? Wyglądam dzisiaj jak turysta, który właśnie wyjeżdża z Japonii i nakupował prezenty dla całej rodziny. Jezus Maria, to za straszny gołąb. W ogóle żyje? W ogóle się nie rusza. Ej, ziomek, wszystko w porządku? Dostaliśmy dwie pocztóweczki. Jedna z Butanu. O, ale ładny ten. Ładny. I to jeszcze autor pocztówki ma vloga z Butanu.
Wow. I druga pocztówka z Tallinu. Widziałam drona spadającego do morza. Czy to twój? Nie. To jest zajebiste. Opowiem wam o płycie mało chyba w Polsce znanej, ale płycie, której ja słuchałem być może najwięcej razy ze wszystkich płyt. W sensie najwięcej razy w kółko słuchałem tej jednej płyty. Jest to płyta pod tytułem Six zespołu Mansun. Zespół Mansun to jest zespół taki britpopowy. Mówimy o brytyjskim rocku. Większość z was może kojarzyć takie zespoły jak Blur, jak Oasis, Suede, które reprezentują ten nurt. To jest tak ciekawa dla mnie muzyka. Ona na początku ma takie brzmienie dość typowe, ale tak się zajebiście rozrasta i na tyle warstw w ogóle. To jest taka muzyka, w której myślisz, jak to słyszysz pierwszy raz, to myślisz, że wiesz czego się... A, wiem! To jest, no, taki Britpop. Wiem czego się spodziewać, tymczasem kurwa nie. Naprawdę prześwietna, przepiękna płyta, taka bardzo skomplikowana, tekstowo ciekawa, wielowarstwowa, ma długie utwory, które tak są takimi etiudami prawdziwymi, przechodzą przez kolejne warstwy i ten. To jest jedna z moich najbardziej ulubionych gitarowych płyt, jakie znam. I tak jak mówię, jedna z płyt, których najwięcej w życiu słuchałem w kółko. Pamiętam, jak jeździłem autobusem na studia, to słuchałem tego codziennie. I tak z tygodnia na tydzień czułem, że się przebijam przez kolejne warstwy tej mistycznej tajemnicy, którą jest ta płyta. To, że wam o tym mówię, to jest w ogóle taki insider tip, bo kilkorgu bliskim znajomym poleciłem to i mnie to też zostało polecone 1:1, powiedzmy. I osoby, którym to pokazałem, stały się wyznawcami, takimi jak ja. Sprawdźcie sobie. Teraz muszę posortować te wszystkie rzeczy, które kupiłem w kilka paczek. Kary. Pałeczki z Hello Kitty. Powiedzmy tu. KitKaty z zielonej herbaty. To jest największy klasyk, jak chodzi o takie prezenty przywożone z Japonii, czy pamiątki japońskie. Bardzo dobre są, zajebiste są w smaku naprawdę. Jak będziecie w Japonii, prezenty dla znajomych chcecie kupić, kupcie KitKaty z zielonej herbaty. No dobra, chyba się udało. Posortowałem to tak, żeby każda paczka miała w sobie coś unikalnego, czego nie ma żadna inna. Myślę, że bardzo fajne zestawy tu wyszły z tego. Nie chcę pokazywać za dokładnie, bo chcę, żeby ludzie mieli niespodziankę. Na przykład mamy taką torebkę z krejonem Xinjiangiem tutaj. Ktoś inny dostanie Kirby'ego. I w każdym zestawie jest tak trochę słodyczy, trochę takich rzeczy jak maska na przykład na twarz, kosmetyczna, herbata zielona i coś takiego, żeby mieć już na zawsze, w stylu takiego właśnie Ludka, czy szczoteczka do zębów z Gudetamą. Muszę się pochwalić, że dobrze wykonałem robotę wyboru fajnych gadżetów. Mam wrażenie, że przez ostatni czas udało mi się bardzo dobrze dograć sobie organizację pracy i taki jakiś work-life balance tak zwany. W wydaniu, kiedy albo jestem w domu u siebie, albo poza domem, wtedy wszystko mam pod kontrolą. Natomiast bycie w firmie, jeszcze cały czas czuję, że tracę bardzo dużo czasu z tego, który teoretycznie powinienem spędzać produktywnie. Przeczytałem ostatnio w jednym artykule taką ciekawą myśl, że w latach 90. jak sieci komórkowe się reklamowały, to fajną reklamą telefonu komórkowego było to, że na przykład możesz być na plaży jednocześnie z dziećmi i jednocześnie być na spotkaniu z szefem i to jest fajne. A teraz telefony komórkowe i przede wszystkim internet stały się tak ogólnodostępne, że ta przytłaczająca ogólnodostępność wszystkiego stała się problemem. I to jakby to w tym momencie by była antyreklama, nie? Dobry dostęp do internetu, możesz pracować również kiedy masz wolne. To jest okropne, co my sobie robimy z mózgami przez internet. Warto o tym czasem pomyśleć. Wiadomo, że nie każdy jest w stanie wywrócić to do góry nogami i zrobić rewolucję w swoim życiu, ale chociaż pomyśleć na ten temat. Co ja odpierdalam w ogóle, patrząc się w ten telefon cały czas?
ja mam z tym wszystkim mega problem i to, co tu mówię, to jest autoterapia. Prosty przykład, chciałem sobie pograć w grę w Diablo 3. A skończyło się, że od półtorej godziny oglądam jakieś filmiki na YouTubie. Ciekawy jestem, jaka część z was, którzy teraz to oglądają, ogląda, bo chce oglądać vloga, a jaka część traci teraz czas. To jest najbardziej niedyplomatyczna rzecz, jaką powiem, ale może przestań to oglądać i weź się za to, co miałeś robić, tak?